Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja chciałbym zapytać o konsekwencje zaniechania tego nieszczęsnego projektu z polskim dowodem elektronicznym. Oprócz przesunięcia obowiązku meldunkowego teraz na 2016, ale nie wiemy, czy to ostateczna, zniesienia obowiązku meldunkowego w 2016, ale nie wiemy, czy to jest ostateczna data. Oprócz przepadku 65 milionów złotych z funduszy unijnych. Pytam pana ministra, ile będziemy mieli rejestrów elektronicznych odrębnych w Polsce, oprócz PESEL-u, rejestr aktu stanu cywilnego, jak rozumiem, z dowodem elektronicznym miał być połączony również rejestr usług medycznych. No, do tej pory wiemy już, że nie będzie połączony, do tej pory nie powstał, mimo że Śląska Karta Usług Medycznych powstała w 2000 roku. 12 lat minęło, w skali kraju takiego jak Polska nie można elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego stworzyć. Z czego to wynika, pańskim zdaniem, panie ministrze? Dlaczego ponosimy koszty rozproszonych działań? I przy okazji pytanie o wykorzystanie środków w obszarze społeczeństwa informacyjnego, środków europejskich, bo perspektywa finansowa się kończy w przyszłym roku, perspektywa unijna. Jakie jest zaawansowanie wykorzystania tych środków, skoro w tej działce tak rząd postępuje nieudolnie i z czego wynikają opóźnienia? Ja pamiętam jedną poważną przyczynę, późne wydanie rozporządzenia o pomocy publicznej, to zresztą dotyczy również rewitalizacji i te projekty wystartowały z ogromnym opóźnieniem. Panie ministrze, czy nie można sprawniej zarządzać środkami unijnymi? Przecież staramy się o kolejne 300 miliardów z Unii Europejskiej. Czy nie trzeba dobrze wykorzystywać tego, co mamy? Dziękuję bardzo.